Cześć kochani, ja jestem Mara Izabel i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Chciałabym, żeby dzisiejszy odcinek był trochę bardziej wyjątkowy, tak jak wyjątkowa moim zdaniem jest książka, o której Wam dzisiaj będę opowiadała. Także myślę, że może się tutaj znaleźć troszeczkę więcej prywaty i takich, wiecie, osobistych przemyśleń, że tak to ujmę. Ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Ale przechodząc do sedna, dzisiaj opowiem Wam o książce Dietoland od Sarai Walker. Pam jest bardzo otyłą kobietą przed 30, która jest chyba uosobieniem pojęcia iść po linii najmniejszego oporu. Ona pracuje w czasopiśmie skierowanym do nastolatek i odpowiada na e-maile od fanek, których proszą one o radę. Typu, nie wiem, chłopak mnie zdradza, mam za małe piersi, czy coś w tym rodzaju. A tymczasem jej życie skupia się tylko i wyłącznie na pracy, na ciągłych dietach i na samotnym przesiadywaniu w domu. Wszelkie swoje energie życiowe, wszelkie chęci do robienia czegokolwiek, do realizacji celów odkłada na później, na czas po operacji. Kiedy to chirurdzy zmienią ją z kobiety, która waży coś około 150 kg w szczupłą 60-kilogramową seksbombę. I dopiero po tej operacji ona będzie mogła robić co chce, będzie szczęśliwa, będzie mogła nosić co chce, chodzić gdzie chce, chodzić z kim chce. Ogólnie dopiero po tej operacji ma zamiar zacząć żyć. Ale pewnego dnia Pam dostaje propozycję. Dostanie pieniądze na tą operację pod warunkiem, że wypełni 5 zadań od terapeutki, które mają zmienić jej sposób myślenia. Jak myślicie, uda się? A przechodząc teraz do mojej opinii na temat tej książki, chciałabym uzgodnić z Wami jedno. To jest mój film. To są moje przemyślenia, to jest to, co ja myślę i tylko i wyłącznie ja. To znaczy, że Wy nie musicie się ze mną zgadzać, tak samo jak ja nie muszę się zgadzać z Wami. To jest jak najbardziej w porządku. Dlatego ja postaram się nikogo w żaden sposób nie urazić i prosiłabym Was po prostu o to samo. Dobra, jeżeli chcecie to jakoś skomentować, to zróbmy to po prostu jak cywilizowani dorośli ludzie. Niekoniecznie może dorośli, ale cywilizowani, błagam. A teraz, dlaczego to mówię? Dlatego, że ta książka bardzo trafnie i bardzo dosadnie, naprawdę bardzo dosadnie momentami, porusza kwestie kobiet, ich miejsca w świecie, miejsca w społeczeństwie i feministek. I to jest bardzo grząski grunt, moi drodzy. To, co moim zdaniem jest największym plusem tej książki, to jest główna bohaterka, czyli Plam. Dziewczyna, która jest w moim wieku, która jest bardzo otyła i przez to jest bardzo nieszczęśliwa. Ale nie tylko dlatego, że jest nieszczęśliwa i się sama sobie nie podoba, ale też właśnie przez społeczeństwo, przez to wieczne osądzanie kogoś i krytykowanie za byle gówno. I to naprawdę, przepraszam, że to powiem, ale dosłownie za byle gówno. I to nie chodzi o to, że tacy są wszyscy, ale ci, którzy najgłośniej krzyczą, to zawsze krzyczą brzydko i krzyczą źle. I to samo właśnie spotyka główną bohaterkę, która jeżeli cokolwiek usłyszy w stosunku do siebie, to są to rzeczy negatywne. Wyzywanie jej od świni, pytania, co ona tutaj w ogóle robi. Nie może ani zjeść w miejscu publicznym, ani w ogóle pokazać się. Najlepiej jakby przestała istnieć albo zapadła się pod ziemię. A druga kwestia, w której się bardzo z nią utożsamiam, to budowanie czegoś w przyszłości. Na takiej zasadzie, że Plam dopiero planuje, co będzie w momencie, kiedy będzie szczupła. Ma już ubrania nawet w szafie, które będzie nosiła, kiedy będzie po operacji. Wie mniej więcej, co chce ze sobą zrobić, że chce spełnić swoje marzenia, że chce sobie znaleźć chłopaka i tak dalej, ale to wszystko jest... To wszystko dzieje się nie jej, tylko jej szczupłemu odpowiednikowi. I tak samo chyba każdy z nas ma w swoim życiu, że czasami boimy się, żeby ruszyć zad i się za coś wziąć. To znaczy, nie pójdę na kurs fotografii, bo nie mam dobrego aparatu, więc na pewno i tak mi się nie uda. Musiałam sobie kupić lustrzankę, taką za kilka tysięcy najlepiej i dopiero wtedy, jakbym poszła na ten kurs, to na pewno byłabym świetna. A teraz? Z takim aparatem, jaki mam w ogóle, po co ja mam tam iść? Po co ja mam się ośmieszać? I to się tyczy też 1500 innych rzeczy.
nie pójdę na ten koncert, bo właściwie to szkoda mi trochę kasy. Może będą bilety w przyszłym miesiącu. Lam jest postacią, z którą tak wewnętrznie od tej najgorszej, ludzkiej, najsłabszej strony najbardziej się utożsamiałam w całym swoim życiu. Nie tak, że utożsamiam się, w sensie też bym tak zrobiła, tylko tak, że były momenty, kiedy naprawdę czułam się plam. I powiem wam, że to był trochę szok. A do tego wszystkiego dochodzi historia, to w jaki sposób ona jest brutalna i strasznie, naprawdę strasznie prawdziwa, bo oprócz tego, że obserwujemy, co się dzieje z plam, że ona tak bardzo chce tej operacji, nie może się jej doczekać i wypełnia to 5 zadań, przy okazji poznając masę ludzi, zwracając uwagę na masę rzeczy dotyczących jej samych i otoczenia, to właśnie patrzenie na świat z perspektywy plam wybijało nam niektóre elementy, które są widoczne gołym okiem w XXI wieku i na które niekoniecznie się na co dzień zwraca uwagę, a które są w jakiś sposób naprawdę karygodne. Bo oprócz tego, że mamy tam historię właśnie głównej bohaterki, to jest też pewna organizacja, która robi pewne rzeczy i właściwie nie mam żadnego pojęcia, co o tym myśleć. Bo wydaje mi się z jednej strony, że robi rzeczy niewłaściwe z dobrych powodów, ale z tym niewłaściwe to też mam właśnie problem, bo czasami to im się po prostu należy. Jak się przeczyta o tym wszystkim, o tym, co się dzieje z kobietami w jednej książce, jak się je traktuje i kiedy rzeczywiście skierowany jest wzrok konkretnie na ten jeden temat, to aż się człowiekowi nóż w kieszeni otwiera. I podsumowując, jako że trochę popłynęłam już w tej recenzji i chyba za dużo już tutaj wcisnęłam w siebie, uważam, że The Toland jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrą książką, bardzo mocną. Ale to jest przede wszystkim książka dla inteligentnych ludzi i nie chcę tutaj nikogo urazić, po prostu chodzi mi o to, że do tej książki trzeba podejść we właściwy sposób, z właściwym przymrużeniem oka na niektóre kwestie, nie wyolbrzymiać tego, bo ona właśnie jest wyolbrzymiona. Ona jest wyolbrzymiona po to, żeby pokazać dobitnie i już tak, wiecie, walić po oczach wszystkimi problemami i wszystkimi przemyśleniami. Także wyolbrzymianie tego kolejny raz i dokładanie jeszcze swoich uprzedzeń, swoich cegiełek może się skończyć dla tej książki i dla czytelnika i dla ich związku w ogóle dość tragicznie. Uważam, że ta książka jest naprawdę bardzo mądra, że powinno się ją przeczytać, dlatego że pokazuje nam i problemy samego społeczeństwa, całego świata, problemy takiego niedogadywania się, braku samoakceptacji, problemów wewnętrznych, takich wybujałych ambicji i takich oczekiwań względem siebie samych, a z drugiej strony strachu wobec tego, żeby w ogóle żyć. I tym oto optymistycznym akcentem pozwólcie, że zakończę ten odcinek miącząco, jojcząco, po prostu jakiś egzystencjalny. Nie wiem, co tu się dzisiaj zadziało, ale The Toland naprawdę wyzwala we mnie jakieś takie pokłady kontemplacji na temat XXI wieku i ludzi wszystkich dookoła. I nie jestem pewna, czy w tę dobrą, czy w tę złą stronę. Ale podsumowując, raz jeszcze, uważam, że naprawdę bardzo, ale to bardzo warto ją przeczytać, tylko jak już mówiłam, z przymrużeniem oka i szczerze mówiąc nie jestem pewna, co o tej książce mieliby do powiedzenia faceci. Z jednej strony mnie to ciekawi, a z drugiej strony jestem trochę przerażona, także nie przedłużając, mam nadzieję, że odcinek wam się mimo wszystko podobał i dziękuję wam bardzo za obejrzenie, dziękuję wydawnictwu WAB za mój egzemplarz recenzencki. I cóż, pamiętajcie koniecznie, żeby dać łapkę w górę. Napiszcie mi, co myślicie na ten temat. Pamiętajcie, kultura osobista, błagam. I pamiętajcie, żeby mieć subskrybowany kanał i wciśnięty dzwoneczek zaraz obok. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa!